Znajdujemy się w Pałacu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Czy opowie nam Pani o funkcji, którą tutaj Pani pełni? Jestem zastępcą kierownika artystycznego. Wcześniej przez wiele lat byłam solistką chóru. I dlaczego Pani zdecydowała się być w Zespole Śląsk, jego częścią? No, zabrzmi jak banał, ale ja od 7 roku życia tańczę. Tańczyłam w zespole amatorskim, który założyła tancerka Zespołu Pieśni Tańca Śląsk. I tak mnie zaraziła tą pasją, że ja w zasadzie od lat dziecięcych wiedziałam, że ja na pewno będę chciała przyjść tańczyć i śpiewać do Zespołu Pieśni Tańca Śląsk. Udało mi się to w roku 87. Pomyślnie zdałam audycję, zostałam przyjęta do chóru, przez wiele lat śpiewałam w chórze, później zostałam solistką tego chóru. No i na koniec, w momencie, kiedy trzeba już było z tej sceny zejść, bo każdego artysty taki moment czeka, zaproponowano mi zostanie tutaj na stanowisku zastępcy kierownika artystycznego. Czy lubi Pani swoją pracę? Uwielbiam. Ja sobie nie wyobrażam pracować gdzie indziej. Mieszka Pani na Śląsku, pracuje, bezpośrednio jest związana z promowaniem regionu tutejszego, więc jakie skojarzenia budzi w Pani właśnie to słowo Śląsk? Różnorakie. Przede wszystkim od dziecka Śląsk mi się kojarzył z górnikami, z węglem, z etosem pracy, z przywiązaniem do kultury, do rodziny, z gościnnością, z etosem pracy, no i z Zespołem Pieśni Tańca Śląsk. Pani praca polega na promowaniu naszego województwa. I czy uważa Pani, że współczesna kultura potrzebuje jeszcze tej ludowości, folkloru? Czy powinno gdzieś to pójść jednak w zapomnienie i powinniśmy się skupić na tym, co dzisiaj aktualne? Czy może jednak powinniśmy to kontynuować, ale jednak dostosowywać do realiów? Jak to Pani widzi? Ja uważam, że kultura ludowa to jest podstawa kultury wyższej. Kultura wyższa z niczego nie wyszła. Wyszła z podstaw, czyli z kultury ludowej. Dokładnie i wprost. I uważam, że folklor się dalej powinno pokazywać. Niekoniecznie zawsze w wersji skansenowej, chociaż to też jest bardzo istotne i bardzo potrzebne, bo to jest nasza historia i tego powinniśmy się trzymać. Ale ponieważ świat podąża do przodu, to wszelkie instytucje, wszelkie zespoły, instytucje kultury, które chcą pokazywać folklor, powinny go propagować w taki sposób, żeby troszeczkę nawiązywać do tej nowoczesności i tego, w którym kierunku świat zmierza. Ja nie mówię, żeby robić jakieś udziwnienia z tym folklorem, ale jeżeli jest to folklor dobrze opracowany artystycznie, tak jak prezentuje to Zespół Pieśni Tańca Śląsk, to jest szansa go sprzedać i zainteresować nim młodzież. I tu mogę nawiązać chociażby do naszej najnowszej płyty, która Pieśni Współczesne, nagranej wspólnie z Miłoszem, która opiera się na wartościach kultury ludowej. Tam wybrzmiewają ludowe piosenki, ludowe melodie, ale jest tak zakorzeniona w tym, co się w tej chwili dzieje na Śląsku i w ogóle w świecie, że świetnie się sprzedała i dostaliśmy za nią Fryderyka. A czy uważa Pani, że propagowanie właśnie kultury śląskiej wśród osób młodych w ten sposób jest właściwą drogą? Czy jednak dalej powinniśmy pokazywać im ten taki tradycyjnie rozumiany Śląsk? Ja myślę, że powinno się to robić dwutorowo, że można pokazywać taki Śląsk tradycyjny, jaki był i tu zespół też to robi, ponieważ prowadzimy chociażby co roku edycję tak zwanego śląskiego śpiewania i przyjeżdżają dzieciaki, przyjeżdża młodzież, przyjeżdżają zespoły dorosłe i kultywują ten folklor taki, jaki był kiedyś i te pieśni ludowe, które były kiedyś, ale oprócz tego mamy takie programy chociażby z
choreografiami tańca współczesnego z elementami ludowymi, tak jakby chociaż w tej chwili zespół jest w Japonii z projektem Folk Solution. Czy mogłaby Pani rozwinąć wątek tego projektu? To jest projekt, który obejmuje jakby elementy tańca ludowego, również elementy strojów ludowych z choreografią współczesną, elementami tańca współczesnego do muzyki elektronicznej. I myśmy to pokazali w tym roku po raz pierwszy na Tauron Festival dla ludzi młodych. Ja sama zaskoczona byłam, jak wielu młodych ludzi stało pod sceną, jak się świetnie bawili i jak bardzo się ten projekt podobał. I ja myślę, że to też jest sposób na to, żeby ten folklor pokazywać w dalszym ciągu. Dostosowywać go do obecnej sytuacji, do tego, co się dzieje w kulturze, do tego, jak młodzi widzą świat, bo widzą troszeczkę inaczej niż moje pokolenia. Można to zrobić i muzycznie, tak jakby chociaż przy płycie pieśni współczesne. No nie śpiewaliśmy muzyki, że tak powiem, ludowej tylko i wyłącznie z Miłoszem. To byli jeszcze różni inni wykonawcy. I to się naprawdę potrafi sprzedać. I ludziom się podoba i dużo młodzieży się podoba. No, tak samo byliśmy na Open Air Festival, gdzie pokazaliśmy nasz klasyczny ludowy program. I również był odbiór młodzieży rewelacyjny. Także ja myślę, że takie pokazywanie folkloru powinno iść dwutorowo. Pokazywać go takim, jakim kiedyś był. Tak, jak najbardziej, bo to są nasze korzenie i tego powinniśmy się trzymać. Ale też umieć się dostosowywać do innych nurtów w kulturze. Starsze pokolenia reagują na to nowe spojrzenie wasze na Śląsk? Myślę, że bardzo różnie. Są tacy, którym się to podoba i są tacy, którym się to nie podoba. Ale to jest tak, że no każdy jakby ma własny gust i nie możemy jakby gwarantować, że wszystkim się będzie równie dobrze podobało. Ale odbiór jest na przykład taki, że na pieśni współczesne, które graliśmy w wielu dużych, naprawdę fajnych miejscach w Polsce, przyjeżdżają na ludzie starsi również. Mamy na przykład taką parę fanów, bo to inaczej się nie da powiedzieć, którzy w koszulce z wydrukowaną płytą pieśni współczesne przyjeżdżali na wszystkie, ale to kompletnie wszystkie koncerty, nawet pojechali do Gdańska, mimo że są z Tychów. I oni byli na wszystkich tych koncertach, a para jest w wieku, podejrzewam, że moim lub wyżej. Dobra. Wolno płyną, wolno płyną, wolno płyną.
A nie ma Pani czasami takiego poczucia, że przychodzi tutaj do pracy, zajmuje się Śląskiem i tematem śląskości, wychodzi Pani z pracy i znowu jakby jest na Śląsku, otacza się tym? I czy nie ma Pani czasem takich momentów, że po prostu to wszystko przytłacza? Nie, nie mam takiego absolutnie poczucia, dlatego że bycie w Śląsku i na Śląsku to był mój wybór. Ja nie pochodzę ze Śląska. Ja jestem z urodzenia częstochowianką. Przyprowadziłam się na Śląsk w momencie, kiedy się dostałam do zespołu, czyli w roku 87. Mieszkam tu 35 lat. I mieszkałam oczywiście w tych blokach, które są przy zespole przez wiele, wiele lat. I w momencie, kiedy stwierdziliśmy z mężem, że wybudujemy dom, no bo też schodziłam ze sceny, nie wiedziałam, czy dalej zostanę w zespole, czy trzeba już będzie tą drogę z zespołem zakończyć. To szukaliśmy tak działki na Śląsku. No z powodów finansowych znaleźliśmy tą działkę na pograniczu. To jest pogranicze pomiędzy Śląskim i powiatem częstochowskim. Chociaż teraz Częstochowa jest w województwie śląskim, no ale mimo wszystko. I okazało się, że pani, która sprzedawała działki, opowiadała mi taką historię, że po jednej stronie mieszkają Ślązacy z pochodzenia, tacy prawdziwi Ślązacy, a po drugiej stronie drogi mieszkają Polacy. I pierwsze pytanie, jakie zadałam, to było, po której stronie jest ta działka? I pani powiedziała, po śląskiej. Bardzo mnie to ucieszyło i ja się z tym Śląskiem budzę codziennie rano. Ja przyjeżdżam do pracy, jestem w Śląsku, wyjeżdżam na koncerty, jestem w Śląsku, kładę się spać i ten Śląsk jest cały czas w tyle głowy. I on mnie absolutnie nie przytacza, nie przytłacza, przepraszam. Ja mam takie poczucie, że to jest bardzo fajny region i bardzo mi to odpowiada, że ja tu mieszkam. A czy osobom, które są spoza Śląska, a dołączyły do zespołu, nie przeszkadza ta śląskość? Potrafią się odnaleźć w naszych realiach? Jednak osobie, która się tutaj wychowała, myślę, że jest łatwiej zrozumieć jakby naszą tradycję, te cechy, o których Pani też mówiła. Jakby bycie Ślązakiem jest łatwiejsze dla Ślązaka niż dla osoby, która zostaje trochę do tego przymuszona. Ja myślę, że tutaj nie można powiedzieć, jeżeli chodzi o artystów zespołu, nie można powiedzieć o słowie przymuszeni, dlatego że oni tu przychodzą z własnej nieprzymuszonej woli, nieprzymuszonej, zdają tutaj egzaminy i wbrew pozorom nie jest wcale się tak prosto dostać do zespołu Śląsk. I oni się po pewnym czasie przyzwyczajają i bardzo wielu z nich zostaje na tym Śląsku z wyboru. Nie dlatego, że tutaj pracują, tylko po pewnym czasie budują sobie domy w Koszęcinie bądź w okolicy i zostają na Śląsku. Ja myślę, że takie wartości Śląska tradycyjnego, te wszystkie cechy, które mają Ślązacy, one są tak uniwersalne, że to absolutnie nie odpycha nikogo. No może na początku ci, którzy się tutaj przyprowadzają, mają problem z gwarą śląską. Że jednak mówiąc po polsku nie za bardzo mogą zrozumieć, co mówi do nich typowy Ślązak, jeżeli używa gwary, takiej prawdziwej gwary. Ale bardzo szybko myślę, że się przystosowują i bezproblemowo to się odbywa. Czy Pani zdaniem temat Śląska może przynieść nowe, nieodkryte dotąd jakieś wartości? Świat się zmienia, ludzie się zmieniają. I myślę, że tak, jak najbardziej. Że to cały czas się dzieje, że kiedyś pewnie dla twórcy Śląska, dla profesora Stanisława Hadyny, nie przyszłoby mu do głowy nawet, żeby robić projekty z muzykami jazzowymi, z muzyką popową, z muzyką rozrywkową i że to dalej będzie Śląsk. I już to pokazuje, że te nowe wartości, które możemy do siebie ściągać, możemy przystosować do naszych wartości i po prostu je przekuć w coś fajnego.